Kasia Aleksandrowicz. Czas też na podsumowanie, kolejne podsumowanie sezonu. Dostaliście sporo wolnego między rundami. Jak ten czas sportujesz? No, obecnie jestem w trakcie doleczania kontuzji, której się nabawiłem w tamtej rundzie. Dokładnie urazu kolana, ale też mogę na siłowni pracować, tak. Wzmacniać też te kolano, także to taki czas na pewno. Po świętach to na pewno będzie czas pracy indywidualnej, rozpisek od trenerów. No i myślę, że to na razie tak będzie wyglądało. Jak to się stało, że wróciłeś z Centralnej Ligi Juniorów tutaj? Jakiś telefon? Dwa? Trzy? Czy tylko jeden wystarczył? Znaczy, była to trochę moja też decyzja, bo nie ukrywam, że miałem kilka opcji, tak, na ten sezon 2023-2024. Mogłem zostać równie dobrze w Białej, tam gdzieś tam się ogrywać w okręgówce, w rezerwach, trenować w pierwszym zespole, czyli w trzeciej lidze. Mogę też powiedzieć, że byłem na testach w Koronie Kielce, tam w zespole U19. No ale też mi coś tam nie podpasowało do końca. No i była też opcja powrotu tutaj. No i nie ukrywam, że chciałem tutaj wrócić. Chciałem się ogrywać, już łapać te minuty, więcej tych minut, tak, w seniorach, w czwartej lidze i na pewno też trochę zachęcało do tego powrotu perspektywa awansu do trzeciej ligi i no, widziałem trochę, jak ten klub zaczyna odżywać, że tak powiem, i się rozwijać na nowo. No i to skłoniło mnie głównie do powrotu. Jaka jest różnica między Centralną Ligą Juniorów a Czwartą Ligą? Na pewno fizyczność, no bo tutaj są osoby dorosłe, tak, w czwartej lidze i na pewno ta fizyczność jest dużo większa. Bardziej jest agresywna piłka, nie ma co ukrywać, ale jest mniej widowiskowa, że tak powiem, dla oka. No bo w Centralnej Lidze Juniorów, no to jest właśnie piłka juniorska. No i tam było dużo takich talentów, które gdzieś tam mogą jeszcze namieszać w przyszłości, tak, w tej piłce. Z kilkoma też takimi zagrałem, więc myślę, że no najbardziej ta fizyczność. To najbardziej widać. Zabrałeś trochę minut ze względu na kontuzję kanclerza. Czym było dla ciebie to wejście? Może tak zacznę od początku, jak to wszystko wyglądało. No to pamiętam, że w sobotę jeszcze grałem 45 minut w juniorach, a następnego dnia właśnie był mecz u siebie z Ruchem Wysokie Mazowieckie. No i była bodajże 38 minuta, no i wtedy właśnie Kanci doznał kontuzji. No ja tak siedziałem na początku na tej ławce, bo to, że było dość zimno, to mogę tak powiedzieć w cudzysłowie, że byłem trochę zastygnięty. I nagle trener do mnie mówi, się grzej, a ja myślałem, że trochę w formie żartu, nie? Patrzę, może Kanci zaraz wstanie. I mówi, nie no, Maciek, idź się grzej. No i ja poszedłem, wszystko dynamicznie zacząłem robić. I nagle podchodzi do mnie trener Patryk, mówi, że w przerwie bądź w gotowości i zdecydujemy, co będzie dalej. I nagle, dosłownie parę sekund po tym, krzyczy trener Paweł, że Maciek się przebiera. Ja no to na pewno poczułem taką dumę, no bo jestem w tym klubie tak naprawdę bodajże od 8 roku życia i no niezależnie na jaki by to szczebel nie był, czy to by była pierwsza, czy druga, czy właśnie czwarta liga, no to jest pierwszy zespół Wigier w klubie, w którym się wychowałem. No i zawsze było to marzenie od dziecka, żeby tutaj zagrać. I no to było coś takiego niesamowitego. Pamiętam, no, że wszedłem w przerwę, jeszcze wtedy się dogrzałem i wygraliśmy ten mecz 4-1. Szkoda trochę straconej bramki, bo jakby nie patrzeć, trochę tam było nieszczęścia. No ale to było no, coś takiego naprawdę, no, mogę powiedzieć, no, niesamowitego. Aktualnie 3 bramkarzy w drużynie, duża rywalizacja, też niezły występ Michała w Krajewie. Mhm. Jak ty się na to zapatrujesz? Jest z tyłu
za to była taka myśl, że jest ciężko, będzie ciężko. nadchodzącej rundzie, tak? Tak. Znaczy, ja sobie stawiam wysokie cele i no ja nie ukrywam, że chcę być jedynką w igrach. No i taki jest też mój cel, tak? Ja będę pracował jak najciężej podczas tego okresu przygotowawczego, dawał argumenty trenerom, a to już będzie, to będzie ich decyzja. Ja uważam, że mamy dość silną tu trójkę bramkarzy i to na pewno jest też plus, że jest taka rywalizacja, bo możemy wszyscy się rozwijać i nawzajem gdzieś tam się napędzać. Wracając trochę do Twojego czasu w Centralnej Lidze Juniorów, kto zrobił tam na Tobie takie największe wrażenie? Trenerzy, zawodnicy czy W mojej drużynie? tak? No jeżeli chodzi o zespół juniorów, typowo celiotki, no to mój przyjaciel na pewno Kacper Niedziela. Duży talent, środkowy pomocnik i niesamowita technika. No mam nadzieję, że on się rozwinie dalej. Serdecznie go pozdrawiam, jeżeli to ogląda. Adep Nuk, napastnik. Miał bodajże 18 bramek w celiotce, był naszym kapitanem. Też duży talent, szkoda, bo do momentu meczu z Wisłą Płock na wiosnę, w drugiej rundzie, grał wszystko od deski do deski i nagle, nie pamiętam, bo też 5. minuta meczu i doznał kontuzji barku i chyba się dalej to za nim ciągnie, bo wiem, że wrócił do treningów w lato, a potem miał operację tego barku, więc no szkoda, bo myślę, że nie wiem szczerze, czy byłby dalej w Białej Podlaskiej. Bo wiem, że miał jakieś tam propozycje z klubów lepszych po prostu, więc trzymam kciuki za niego po prostu za powrót. No było dużo chłopaków, tak? Takich, z którymi dobrze mi się grało i duży potencjał mieli. Mają dalej. Kilku też poszło do innych zespołów, do Polonii Warszawa chociażby. Mój kolega ze stacji, Igor Sawicki, to też taką dodam ciekawostkę, że trochę te nasze drogi się przecięły po raz kolejny, bo w 2018 roku, jak graliśmy turniej o Puchar Prezesa PZPN na hali, to wtedy obroniłem w półfinale jego decydującego karnego. On grał w Pogoni Siedlce. No a potem już graliśmy razem w Białej Podlaskiej i dzieliliśmy razem mieszkanie. Też dwóch chłopaków, Igor Melchior, Kuba Mróz, poszli właśnie do Polonii Warszawa i no, to są też tacy zawodnicy dobrzy. No mógłbym wymieniać naprawdę, bo tam no, solidni zawodnicy, że tak powiem, mimo tego młodego wieku. Przemek Hazan też dobry bardzo obrońca, taki może się wydawać niepozorny, ale nie odpuszcza. A jeżeli chodzi o zespół seniorów, no to na pewno też grający trener Rafał Miszczal, no bo bodajże tam 300 czy ponad, czy około występów na poziomie centralnym. Wiktor Niewiarowski, skrzydłowy, który teraz jest bodajże w GKS-ie Tychy. No było paru zawodników takich, którzy też mieli jakąś przeszłość gdzieś tam na poziomie nawet ekstraklasowym. A jeżeli chodzi o trenerów, no to też świetni trenerzy. Trener Miłosz Stor to mój pierwszy trener z CLJ-ki U17. I no, muszę mu podziękować za to zaufanie, którym on mnie obdarzył też, stawiając mnie do bramki. I serdecznie pozdrawiam, jeżeli to ogląda. No też mega człowiek. No tak jak mówię, trenerzy bramkarzy, bo mieliśmy też dwóch. Pierwszym trenerem w trzeciej lidze jest też bardzo młody trener Artur Rękowski. No i to jest na pewno perfekcjonista, ale to widać po wynikach po prostu, które teraz ma Biała Podlaska, bo obecnie mają chyba najlepszą rundę w historii tego klubu. Ma on bodajże 26 lat, czy 25. To naprawdę bardzo młody trener, a już no, robi świetną tam robotę w Białej. No,
Myślę, że takie chyba osoby najbardziej wyróżnia. Jak to się stało, że się tam znalazłeś? Podjąłem już decyzję o zmianie otoczenia, jeszcze jak Wigry były w drugiej lidze. Chciałem po prostu wyjechać, chciałem zdobyć doświadczenie w jakimś innym klubie, zobaczyć też, jak to jest gdzieś indziej, też na innym jakimś poziomie. I na pewno tego nie żałuję, bo tak mogę powiedzieć, że trochę odżyłem na nowo piłkarsko. Jakby to nie zabrzmiało, mimo młodego wieku, to po prostu... Zdarzają się chwile zwątpienia. No, mogę tak powiedzieć. A ten wyjazd naprawdę dał mi bardzo dużo, bo nie tylko piłkarsko, ale jako człowiek też dużo się nauczyłem, żyjąc sam. A jak to było, że ty się tam znalazłem? No, jeździłem po testach. Miałem propozycję też z Liotki, z innego zespołu, z Chemika Bydgoszcz. Też się rozglądałem na innymi zespołami, nawet seniorskimi. Ale ostatecznie wybrałem Białopodlasku, bo no, mogę nawet powiedzieć, że z tym Chemikiem Bydgoszcz już miałem podjętą decyzję, że idę tam. Jeszcze przed testami w Białej, bo tam trochę się tak terminy nakładały, że Chemik po prostu chciał, żebym już nawet od następnego tygodnia tak tam przyszedł, ale no po prostu przekonał mnie właśnie trener Miłosz Storto do zespołu Podlaskiej i tam przyjechałem po prostu na testy i coś takiego poczułem. Jest coś takiego po prostu, taka czutka. No i tam po pierwszym treningu pamiętam, że wypadłem bardzo dobrze. Też dobrze się czułem wtedy. I tak naprawdę chyba już po pierwszym treningu nie tyle, że ja miałem podjętą decyzję, co już chyba trenerzy nawet. Okej. Nie było to dla ciebie ciężkie zostawiać chłopaków, z którymi aktualnie już dzielisz szatnię w tym pierwszym zespole? Znaczy, to na pewno wiadomo, czas rozłąki nie jest nigdy przyjemny. Czy to z przyjaciółmi, czy to z rodziną. Ale byłem gotowy na ten wyjazd, tak jak mówię, no już wcześniej na niego się nastawiałem. Także, no wiadomo, że były momenty też takie zwątpienia, czy na pewno dam radę, czy nie, ale ostatecznie podołałem temu wyzwaniu. I... Po prostu to nie wiadomo jest, tworzy taki lęk przed czymś nowym, przed tą porażką w razie czego, ale też no, kusi no. Możliwość wielkiego rozwoju. Jak jest teraz w tej drużynie? Jak ty się czujesz jako gracz? No, ja się czuję, myślę, że dobrze. Też są świetne warunki do rozwoju, bo infrastruktura jest pierwszoligowa. No, nie mogę tutaj narzekać naprawdę na to, bo mamy tutaj wszystko do rozwoju. Jedyne, na co mogę narzekać, ale no to wiadomo. Też to jest wybór trenera, ale po części to też zależy ode mnie, czy gram, czy nie gram. Więc jedyne, czego może mi brakuje, to więcej minut na poziomie seniorskim, ale tak, no to jest wszystko ok. Kacper opowiadał w programie, że w sytuacji, kiedy miałeś wejść za kanclerza, stwierdził, on już może nie wchodzić, ważne, żeby tylko Maciej zawitł na boisku. Fajnie jest kogoś mieć takiego bliskiego, można powiedzieć prawie jak brat. No zgadza się, no my z Kacperkiem znamy się bodajże od przedszkola. Także no ta nasza nieznajomość, no przyjaźń no, trwa bardzo długo. I to jest raczej taka osoba, która nawet jakbym mógł nie mieć z nim kontaktu, nie wiem, parę lat. To jest ten typ osoby, że się zobaczymy i będzie tak, jakbyśmy się widzieli wczoraj. No więc, no tak jak brat, no. No i ostatnia część całego programu za Rzeczy 26, czyli jednostka wszechczasów. Jakie ustawienie, jaki styl gry, czy autobus? Nie, raczej ofensywnie. No, tak trochę zrównoważony styl gry preferuję. No i formacja to będzie 4-3-3, klasycznie. I w bramce postawę na Patryka Sobolewskiego. Myślę, że to będzie pewny punkt drużyny. Na środku obrony Nemanja Vidić.
Niesamowicie charakterny zawodnik. Będzie on występował razem z Ramosem na lewej obronie Patrick Evra. Były zawodnik Manchester United, świetny lewy obrońca moim zdaniem. Na prawej może Puyol, prawdziwy kapitan. To już nie są aż tak moje czasy, ale no, ale z racji, no po prostu legenda, tak, w piłce nożnej, to na niego postawię. Trójka pomocników. Zagramy na takich dwóch ustawionych niżej. Jeden z nich to będzie Gattuso, a drugim Kimmich, czyli no to nic taki, nie przejdzie po prostu. Nic nie przejdzie, tak. No, jeden to taki wirtuos, a drugi typowy przecinek, czyli właśnie Gattuso. Wyżej ustawiony będzie Zinedine Zidane. I z przodu no musi być Cristiano Ronaldo, najlepszy piłkarz na świecie. No jednak mało kto go daje. No tak ale naprawdę. No u mnie to on jest kapitanem. Najlepszy piłkarz na świecie, tak? Tak. Na dziewiątce może postawimy. Dam polski akcent, drugi w tym zespole. Robert Lewandowski, ale na zmianę ze Zlatanem Ibrahimowiciem. Po połówce już w takim tak, wieku. Tak, pierwszy do zmiany Zlatan tam będzie pojechać sobie, się zestawić coś. A na prawym skrzydle Leo Messi, też wirtuos. Nie najlepszy na świecie. Jeden z lepszych, ale moim zdaniem najlepszy jest Ronaldo. Okej. Kto do sztabu? Że postawimy na trójkę z Warty Poznań. Trener Szulczyk, trener Arek i trener Babesz. A kto trenerem bramkarzy? Tak bonusowo. Grający trener będzie Patryk Sobolewski.